Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, remigiuszu i witam państwa bardzo serdecznie. Widzę, że w dobrym humorze jesteś to pewnie dlatego, że mamy fantastycznego sponsora. To prawda. Remigiuszu, jaki to sponsor jest dzisiaj? Sponsorem odcinka dzisiaj RTV, Euro AGD i właśnie w Euro jest akcja Zrobić ciekawe. I możecie jest, w ramach jest, tej to jest, akcji... To jest, tak? Tak? To jest pytanie, pytanie dla do ciebie, Może, <laughs> Daleko jesteśmy. ale Możecie tutaj znaleźć sporo ciekawych ekspresów. A jak u ciebie, Borys, wygląda ten rytuał kawowy? No właśnie ja mam taki, że mam robię sobie rano kawę. Ale mm -hmm. nie za rano, nie. <laughs> nie tak jak od razu wstanę, tylko tam po, po godzinie naj, najwcześniej. Ale mam tak, że jak jadę do teściów, to oni tam taki mają rzeczywiście rytuał kawowy, że nie ma tak, że sobie sam pijesz kawę, robisz, nie? Mm -hmm. Tylko to wszyscy są wołani, ciasto, kawka, tutaj. I. No, i tak to wygląda, że to trzeba się tam dostosować do, do takiej sytuacji. A ty, jako szczęśliwy posiadacz ekspresu, jak u ciebie to wygląda? Właściwie, szczęśliwy posiadasz dwóch ekspresów, ale już mam tylko jeden. Właśnie, jednego właśnie ze względu na ten rytuał. Ja kiedyś nie byłem kawoszem, ale moja żona mnie przekonała do tego i dzisiaj uwielbiam. Aha. Przed każdym podcastem, jak siadam, to szykuję sobie kawę, to jest właściwie część takiej mojej pracy, ale też jest to rodzinna taka rzecz, bo za każdym razem, kiedy idę zrobić kawę, to pytam mojej żony, czy jej zrobić kawę, i za każdym razem, jak tylko wstanę, to jest pierwsza rzecz, bo ja od razu wstaję i siadam do, do podcastu. Od razu, nie do podcastu, tylko do, do streama. To jest pierwsza rzecz, tak? Oczywiście. Pomijając higienę, która oczywiście się przydarza. Ale też odpalam ten ekspres, czuć tą kawę mieloną i, i, i z tą kawą idę do, do, do streamowania i fajnie mi się przy tym opowiada i, i dobrze się z tym czuję. I w zasadzie dzisiaj nagrywanie czegokolwiek bez kubka kawy w ręce byłoby rzeczą niewłaściwą z mojej perspektywy. No mhm. i to też przy okazji jest taki czas, bo, bo taki główny ekspres do kawy mamy w pokoju takim w salonie, więc cała rodzina gdzieś tam wokół tego się kręci. Można pogadać trochę z dziećmi, pogadać z żoną, zapytać, czy jej kawę zrobić, z czym jej kawę zrobić. To. I to jest zawsze bardzo sympatyczne. Uwielbiam ten, ten rytuał robienia kawy. Więc no ekspresy dobrze. do kawy to jeden z najlepszych wynalazków u nas. To ja ci trochę zazdroszczę, bo jednak posiadanie własnego ekspresu to jest super komfort. No to, no, to nie, nie ma co ukrywać. Jeszcze jak ktoś lubi mleczne kawy, to może sobie tam y, poszaleć. A ty pijesz y, bardziej dla smaku czy dla efektu? Przyznaj się. W Wydaje mi się, że, że zdecydowanie bardziej dla smaku. Chociaż mam takie poczucie, ten efekt, który kawa przynosi, czyli taki pobudzający trochę, to jest coś, co teoretycznie ja odczuwam, ale jeżeli piję kawę tuż przed snem wieczorem, to wcale mi to nie przeszkadza w zasypianiu. Więc powiedziałbym, że ten hmm. efekt to może być taka trochę... Hmm. Wydaje mi się, że od jest, ale sama przyjemność z picia kawy z tego smaku i z tego, że mam ją i mogę przy niej rozmawiać, to jest coś znacznie ważniejszego niż ten cały efekt. Ale podejrzewam, że jakiś efekt jest, lepiej mi się gada po kawie. No jak teraz na przykład, bo też świeżo o, jest to z kawą. To dobrze. Ja muszę przyznać, że przede wszystkim dla smaku. Ja też często eksperymentuję z ziarnami. No. Różne sobie, znaczy no, no, kupuję takie dobre, ale różne też mm -hmm. dlatego, że szukam na przecenie, żeby nie, nie było wątpliwości. <laughs> Proszę Państwa, no ale jako, że to jest um, współpraca z RTV Euro AGD, my y, dajemy Państwu w opisie tutaj link do ekspresu Philips Latte Go. I to jest, uwaga, ciężki numer, EP5444 przez 90. I ten ekspres posiada bezrurkowy system spieniania mleka, co doceni każdy, kto dba o czystość i higienę sprzętów w domu. No i można w nim tworzyć 12 rodzajów napojów. Oczywiście, proszę Państwa, sprawdźcie sobie... Całą ofertę ekspresów w RTV Euro Link do, do całej tej akcji: zrobić ci kawę, remigisz, kawka, zrobić ci. Mm, no, dobry ten, dobre hasło. No, oczywiście macie w opisie, zostawiamy, i też można się zastanowić, bo to jest, proszę Państwa, ciekawa opcja: czy to, taki ekspres to jest dobry pomysł, jako prezent pod choinkę, na przykład dla siebie. czy to jest za długa cisza, czy Jak no Myślę, nie, nie, to, to, to tego jest za drogi prezent, żeby komuś kupić, ale rozumiem, sobie... Rozumiem. Rozumiem. Myślałem, że, myślałem, że ta pauza, którą żeś tutaj zaprezentował, to za chwilę nastąpi jakaś, wiesz, eksplozja wiadomości mówię, nie chciałem ci przerywać, byłem przekonany, że ci wejdę w słowo. Tak, nie, to jest ja doskonały, to jest prezent dla siebie, z moich doświadczeń wynika, że to jest doskonały prezent dla siebie, odpowiadając na twoje pytanie. Ty się śmiejesz, ale ja w tym roku kupiłem sobie prezent na święta. I sobie no. odpakuje go na święta. Na święta. No. No, I po dobrze, to, jest, to jest fajna sprawa. I jeszcze powiem, mm, Kto mi kupił taki fajny prezent? Nie spodziewałem się <laughs> zupełnie. <laughs> Pewnie się ktoś zgłosi. E, proszę Państwa, e, odsyłamy Was do linku w opisie. Remi co tam u Ciebie słychać? A, panie kochany, dużo dużo rzeczy święta przede wszystkim, ale to powiem, Państwo pewnie wiedzą nawet lepiej Do niż my. wesołych mego. świąt, bo to jest nasz ostatni odcinek przed A, no świętami przecież. i Państwu też życzymy wszystkiego najlepszego z okazji yy, szczodrych godów, tak? Jesteśmy rdzennymi Polakami. No. No. <laughs> tak, tak, życzymy. Ja przez chwilę byłem zagubiony w tych życzeniach świątecznych, ponieważ nagrywamy trochę materiałów Takich, które trafią do państwa między świętami a Nowym Rokiem. O, Albo jeszcze w zasadzie po Nowym Roku. Jeszcze po. I, i ja już nie wiem, które, kiedy jest już po świętach z Państwa perspektywa, kiedy przed. Ale teraz widzimy się, to, to jest czwartek. To jest czwartek tak. tuż przed świętami. Tak. Moja żona akurat w tym, w tym momencie wyjeżdża po teściową, żeby ją przywieźć do nas na święta. Uh, uh, uh. Taki będą te <noise> w tym roku święta u mnie. <noise> nie, nie, nie. Żarty z, z, z teściowej zawsze pożartować warto, bo czemu nie? Przynajmniej przed widzami, bo w domu przy rodzinie nie, nie wypada. Więc, <noise> więc tak będzie. Pytasz, co u mnie słychać? Już no, ci, tak, ci opowiadam. Ja dosyć często ostatnio wam wizyty u fizjoterapeuty Fizjoterapeutki, właściwie należałoby powiedzieć, i dużo się dowiaduje o swoim, o tym, jak, jak mięśnie działają, swoim jak, o swoim ciele. No tak, nie chciałem, bo to tak brzmi. To jest, to jest y, zaskakująco dużo wiedzy. Ja, y, mimo tego, że przez całą swoją młodość dosyć intensywnie uprawiałem sport, miałem takie poczucie, że dosyć dobrze rozumiem swój, swój organizm. Mimo tych tam 20 lat ostatnich siedzenia przed komputerem, to jednak pewne nawyki z młodości nie, nie znikają. Ale ta wiedza, w porównaniu do tego, co można uzyskać od fizjoterapeuty na temat tego, jak mięśnie działają, co bo i dlaczego jest dosyć mizerna. W sensie moja ta wiedza z przeszłości. Więc A, bardzo, to... dużo, bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. No mhm. Właśnie to mów, co cię boli, i dlaczego? A, nie, już właściwie teraz jest, jest, wszystko jest na, na dobrej drodze. Od czasu do czasu jakaś tam mi się kontuzja przydarzy, i to takie są delikatne kontuzje. U mnie tylko problem polega na tym, że wydaje mi się, że to już jest trochę kwestia wieku, że jak coś mnie zaboli, to mnie boli znacznie dłużej niż w młodości. Tam w młodości dzień dwa i mi przechodziło, a tak się czasami teraz męczę tydzień dwa, czasami miesiąc z jakąś tam delikatną kontuzją, która mnie nie, nie spowalnia za bardzo, ale jednak jest upierdliwa i uciążliwa. Tak czy inaczej, jedna z fajniejszych rzeczy, jakich się dowiedziałem, to to, że jak cię boli kolano, albo jak cię boli łokić, to wcale nie znaczy, że coś w stawie jest nie tak. Bardzo często te miejsca, w których mięśnie się przyczepiają, jakoś tak ciągną dziwnie, że to powoduje takie wrażenie. Ja się wiesz, bałem ćwiczyć w przypadku takich sytuacji, że sobie coś zrobię, że to będzie jakaś taka długoterminowa kontuzja, a tymczasem okazuje się, że to po prostu są mięśnie tak ponaciągane, takie usztywnione, że trzeba je porozruszać, ponakuwać i jest lepiej. A dzisiaj, dzisiaj wspominam o tym, ja wielokrotnie o tym mówiłem, bo to faktycznie często jest jakaś ważna część mojego tygodnia, ale wspominam o tym, bo dzisiaj miałem akupunkturę taką, Uuu. czyli, czyli z, z igłami, no i ja się trochę bałem tych igieł, bo też moja pani fizjoterapeutka jest bardzo nie, bardzo stosuję bolesne metody na, na, na tych mięśni, i no to jest skuteczne, nie? ale ta godzina, którą się spędza tam, no powiedziałbym, że odkładam te wizyty w, w miarę możliwości. Jak już muszę, to idę. No i się trochę bałem tej akupunktury. Ale okazuje się, że w ogóle, w ogóle nie boli tyle, tylko że jest takie dziwne poczucie rozpierania mięśni, i potem po zabiegu masz takie wrażenie, jakby się zakwasy, coś co przypomina zakwasy, coś co jest błędnie nazywane zakwasami, bo to co innego, ale wszyscy potocznie rozumiemy, że po ćwiczeniach to, co boli, nazywamy to zakwasami, chociaż to może nie do końca jest trafne. Ale ciekawe doświadczenie, bo ja, jak mówię, trochę się bałem i. I mówi do mnie pani fizjoterapeutka, że o, już dotarłam do kośnia. Za dużo informacji, zaraz jestem i To wiesz tak, 10 minut musiałem bez ruchu tą rękę trzymać, to bardzo było obciążające psychicznie, ale nie było absolutnie bolesne. Także nowe doświadczenie, hmm. nowe doświadczenie dla mnie okazuje się, że jest dużo rzeczy, które trzeba człowiekowi wymasować, żeby był w miarę sprawny. Więc tak to, tak to jest taka. Ja wiem, że to zawsze brzmi dwuznacznie, nie da się tego opowiedzieć inaczej. Ja nie wiem, jak to jest, że jak ty... wystarczy, jedno jakieś takie słowo i ja przy innych ludziach tak nie mam, ale przy tobie to tak jest. Ja wiem, to jest mój, taka... niestety mój znak rozpoznawczy. No Jestem... właśnie. No, no, no więc, więc ciekawe, ciekawe doświadczenia, dużo rzeczy się dowiaduje jeżeli chodzi o, o ciało i mięśnie, jak działają. A co u ciebie w takim razie? Bo jeszcze mamy jakąś historię, ale już nie chcę się tak rozgadywać. Ja w sensie. też mam parę, parę historii. Proszę państwa, ogłoszenie. Będę gościem dzisiaj, czyli w czwartek. 21 grudnia o godzinie 21, w napisach końcowych i razem z Grzesiem Wątrobą, jeszcze to nas tam będzie czterech, i będziemy sobie rozmawiać o najlepszych grach um, tego roku. To będzie live, więc zapraszam o 21 A. E, i, e, i pogadamy sobie o różnych, różnych grach. Um, wyszedł też teraz taki bardzo ciekawy zwiastun filmu Love Lies Bleeding mhm. i e, to jest takiej reżyserki Rose Glass e, i z, wygląda fenomenalnie. Nie będziemy tu pani, państwu puszczać tego zwiastunu, bo zawsze za zwiastuny to nas banują, ale proszę sobie zobaczyć, bo to oczywiście od A24, bo to już wszystkie ciekawe filmy to są od nich. Ym, ja mówię, kurde, co ta babka zrobiła jeszcze? I ona zrobiła taki film jak Saint Maud to jest brytyjski film o takiej opiece paliatywnej. Horror. <grystanie> I, e, I wczoraj sobie obejrzałem ten film, i muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawa rzecz. Stawiam, oceniłem go na 6 na 10. Czyli podobał mi się miałem trochę. Główny zarzut to, że on jest jednak trochę nudny. Okay. Ale ma tyle ciekawych patentów. Tak jest ciekawie rozgrywany, bo to jest wszystko w jednym domu. Bardzo mocno związany z taką głęboką wiarą jest ten film i, i z, z pewnymi rodzaju zaburzeniami. I to, jak te rzeczy są ogrywane, jak zbudowana atmosfera, jak w taki subtelny sposób są przekazywane informacje, które mają nas w jakiś sposób zaniepokoić. Czy informacje w takiej warstwie wizualnej, głównie, właśnie, Niepokojące nas, to takie, że mówię, o kurcze, to są bardzo dużo fajne, że to jest taki film, że pewnie jakbym był na Nowych Horyzontach i wyszedł z kina, to bym przegadał to, chciał o tym gadać z, z ludźmi, nie? Że... Hmm. I też pewnie dał, i też się zastanawiam, pewnie jakbym był w kinie, to mógłbym mu nawet dać wyższą ocenę. Ale to cały czas mówisz o tym filmie, który już był, którego jeszcze nie o, ma. O Signed Mouth, tak. Okej, okay, okej. Okay. No on jest ja na tego... jakimś tam iTunesie do, za, za dyszkę do obejrzenia. Ciekawa rzecz, ciekawa. Bardzo ładnie też nakręcony, muszę przyznać. E, więc to też jest taki film, gdzie tam trochę mam pretensji do niego, ale doceniam bardzo kunszt. To ten pomysł, w ogóle pomysł na film e, i jego realizację oczywiście. No, wydaje form. mi się, że, że w tym nowym filmie, czyli Love... Lice, Lice Bleeding, no to też jest nietypowa nie nie, nie nie typowa tematyka, bo to jest horror-romans. To, to, to jest jakby bardzo niecodzienne. Ja w ogóle przyjrzałem się, bo ja widziałem ten trailer, chociaż mhm. go widziałem tak tylko bokiem, nie przyglądałem się super uważnie, więc nie mam takich wrażeń jak ty. Tam Kirsten Stewart występuje. Tak, jest tak. tam taka druga dziewczyna, Jenna Malone i ona bardzo muskularna się zrobiła. Nie wiem, czy na potrzeby tego bo to, filmu, bo ona była taka zdrobna dziewczyna w pozostałych filmach. Bo to jest film, który opowiada o kulturystach, chyba. No to jak rozumiem, ale chodzi mi o to, że to jest oddanie roli, jest ogromne, nie? Bo Kristen Stewart wygląda, jakby tam była po silnych środkach, na przykład po, po dwóch latach ostrego ćpania, nie? W przeciwieństwie do tej drugiej dziewczyny, która, która jest bardzo wypakowana tam. No ta dziewczyna raczej nie była, no, ale też, wiesz, może podpakowała do filmu. No. Mm, nie, na no, pewno jak chłopaki mogą dojść, dziewczyny też mogą. To, 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 ja to rozumiem, no. Wygląda, hmm. wygląda interesująco na pewno to. No, będę hmm. źle, no, będę śledził. Jeszcze raz hmm. rzucę okiem na ten trailer, skoro mówisz, że jest taki no ładnie, dobrze, do dobrze, bardzo dobrze ten film wygląda, taki porządny, to jest taki zwiastun, że kończę go oglądać i mówię, dobra, to jest, no stawiam, że pewnie będzie na Nowych Horyzontach albo na Amerykanie naj najprędzej, więc jeszcze sobie, mimo że światowa premiera będzie 20 stycznia przyszłego roku, mhm. to my sobie w Polsce pewnie długo poczekamy na ten film. No ja myślałem, że to o wampirach i się ucieszyłem na początku, ale potem się okazało, że nie. <śla> Że to jest kolejny zwierzch, tak? <laughs> Takie, no, no, no wiesz, Kirsten doskonałe. Stewart i bleeding, no to tak, tak, to wniosek bardzo trafny, ale chybiony tym razem. Znaczy, dobrze wycelowałem, ale nie trafiłem. Tak czy siak, a wczoraj, wczoraj sobie, zaraz, już, już sobie przejmując chciałem powiedzieć. Jako, dobrze że wy, co, co to jest o... za powiedzenie? Dobrze wycelowałem, ale nie trafiłem. Co to? No nie, w sensie, że, nie jest... no Kirsten Stewart i, i wampiry to jest dobry, dobry kierunek, ale, dobry ale się kierunek okazało, tak nie jak jak ten film. Operacja się udała, ale pacjent zmarł, tak? No, nie do końca. jest ten rodzaj? Niech tak będzie, niech, niech tak będzie. Yy, przypomniałem sobie chyba za dwa dni, a nie, albo 21 grudnia to może być z Państwa perspektywy to dzisiaj. Yy, Rebel Moon Zaka Snydera debiutuje na Netflixie. I to jest coś, na co ja bardzo czekam. I wiem, że pewnie należy do nielicznych, ale ja jestem. Ja sto... myślę, że dużo osób na ten film czekało, przynajmniej do pierwszych recenzji, które są miażdżące dla tego filmu. Mierzcząco pozytywne, rozumiem. Nie są, ja wiem. <grym> Ja, ostat, ostatni, ostatni film Zacka Snydera to było o zombie i też był taki mocno średni. Ale dla, dla mnie to jest jakby, każde jego ujęcie to jest takie trochę, dla mnie rzecz do podziwiania. Natomiast jeżeli chodzi o spójność fabuły jakiejś, czy sens opowieści, no to, to ja. z reguły nie, jakby nie liczę na zbyt wiele w tym zakresie. Ale na pewno, na pewno będę oglądał. Już te, z żoną się umówiłem. Ona teraz... bardzo jest niezadowolona hmm. z tego, że będzie musiała ze mną oglądać ten ja film. też pewnie obejrzę. Ale co ciekawe, topowi krytycy na um, Rotten Tomatoes średnia pozytywnych, ilo, średnia pozy, znaczy procent pozytywnych recenzji to jest 4 mm -hmm. Wszyscy krytycy to jest 24 ale widownia w, w bardzo dużej mm, liczbie czy ilości liczbie, cyfrze mm -hmm. liczbie e, zagłosowała i tam jest 70 2%. Mimo że tam stawiam, że obejrzało ten film pewnie poniżej 1000. Nie, ja, ja nie wiem, bo też na IMDB też są już oceny. Jest 6,3 mało. To jest mała kinowa dystrybucja. Aha, aha. Tam to zobaczymy. Specjalne takie rzeczy. To to nie ma dla mnie dużego znaczenia. Rozdźwięk między recenzentami a widownią to nie jest żadna nowość. Ale wiesz co, tutaj raczej no mamy ten Betonowy czy żelazny elektorat Zaka Snydera. Ja też należę do tego. Tam nie ma tak naprawdę znaczenia. Bardzo są aktywni ci ludzie przy wszystkich Snyderkatach. Było to bardzo widoczne. No, ale Snyderkat, no to dużo by o Snyderze. To może nie jest dobrym miejsce, bo ja to też jestem fanem i takim być może trochę. Ja myślę, że Snyder powinien się nauczyć jednej rzeczy że. By dogadywać tak umowy z wytwórniami, żeby robić taki film, yy, który chce zrobić. Aha, bo z, on z tym miał problemy, ale wiesz co, ja też Za mam takie poczucie. Razem praktycznie. No, on, on obrazy niesamowite tworzy w tych filmach i ja to uwielbiam patrzeć na te rzeczy, które on robi. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o fabułę, to tam czasami brakuje jakiegoś sensu głębszego, jakieś takie rzeczy nie wynikają jedne z drugich i to się często zdarza. Nie, wiem, wydaje mi się, że część tej opowieści to on ma w głowie i jej nie dopowiada, bo myśli, że wszyscy też tak wiedzą, skąd to się wzięło i dlaczego. Nie mam pojęcia, to może jakiś taki artystyczny jego problem. Ale tak czy inaczej, lubię go oglądać i czekam na ten film i obejrzę go, pewnie, z jakąś tam przyjemnością. Moja żona pewnie zaśnie zaraz przy mnie, to też jest zawsze sympatyczne, więc, więc nie będzie źle, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Rebel Moon. Masz coś jeszcze interesującego? Bo mamy chyba nie. trochę takich wstępniakowych rzeczy, nie? Mamy dzisiaj taki przedświąteczny odcinek, to możemy sobie tutaj rozgadać się. Słuchaj, potestowałem sobie xClouda na Questa, czyli Game Pass w chmurze na Google wirtualnej rzeczywistości, i bo na początku, jak była premiera tego, tej aplikacji na questie, no to nie działał mi pad, podobnież powszechny problem. No i dzisiaj sobie sprawdziłem drugi raz i wreszcie mogłem sobie ograć. Ten pad był widziany przez aplikację i przez gry. Mhm. No i oczywiście mówimy o graniu w chmurze, więc te warunki domowe bardzo dużą rolę tutaj grają. Ja specjalnie przeniosłem się z tym questem pod sam router, no i miałem takie średnie, znaczy te szybkie gry, które są dostępne, mhm. są totalnie niegrywalne. Okay. I no Forza, Horizon, Doom, znaczy u mnie, podkreślam, mhm. bo ktoś może mieć dużo lepsze, um, dużo lepszy odbiór. Mimo, że ja mam szybki internet, no to być może od tego serwera jestem też fizycznie oddalony z, za daleko i, i, i taki jest efekt. Państwo rozumieją, jak działa xCloud, no, jak działa granie w chmurze. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Mm, I to jest w ogóle fajny koncept. Wydaje mi się, że to będzie miało przyszłość na pewno, jeżeli ta technologia polepszy się, zmniejszą się input lagi. Przede wszystkim pad, który będzie się nie łączył z dużo, bo W tym momencie jest tak. Pad bezprzewodowo łączy się z goglami mhm. i potem jeszcze gogle łączą się z routerem, router łączy się z serwerem, jest daleka droga. Można to skrócić, jeżeli będzie ten nowy pad, który był w tych likach, znaczy właściwie. Microsoft to sam zlikował, więc w tych informacjach z Microsoftu, że będzie miał tą technologię, że będzie się łączył bezpośrednio z routerem i, mm -hmm. i, i, i z serwerem, jakby, że zmniejsza, zmniejszy to opóźnienie. Myślę, że to jest na pewno krok w dobrą stronę. Na pewno sobie kupię tego pada, jak tylko wyjdzie, ale jest jakby całe cudo tego wszystkiego polega na tym, że ty możesz sobie leżeć Mhm. Masz, bo wiesz, granie w. Czy w. Tak, nie wiem, na Switchu, jak sobie gram w łóżku, to zawsze trochę jest jakaś niewygoda. A tutaj pierwsza raz tak miałem, że po prostu leżałem sobie plackiem na łóżku i głowa, wiesz, tak całkowicie do góry. Mam ogromny ekran nad sobą i gram sobie z w Takiej bardzo przyjemnej pozycji. Znaczy, to jest dobra pozycja do grania, leżenie. Nie, nie spodziewałem się nawet, ale. To e... bardzo, ale okej. Okay. To tak, okej, okay. no, ale jakby jesteś, masz wygodną pozycję, nie, nie uh -huh. siedzisz, tylko leżysz. No jest okay. to super, nie? Nie musisz mieć wykręconej głowy, tylko masz w takim, takiej pozycji, jak ci jest po prostu wygodnie. No, oglądanie, nie wiem, rzeczy na leżąco też nie jest miłe, bo musisz być przekręcony zawsze jakoś. Uh -huh, uh -huh. A tutaj po prostu ani nie potem. Wstajesz od takiej sesji należąco i jest okej, okay, nie? Cię tam nie boli. To fajne. Ale przez te lagi i chyba przez to też, że mm, też zastanawiałem się, dlaczego ja jednak mam cały czas problemy z, 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 z takimi małymi mdłościami przy, mhm. przy goglach i doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej wynika to z tego, że ja. Dużo chodzę na bieżni. I zobacz, że bieżnia to też jest, to jest odwrotność VR-u. Mhm. Stoję w miejscu, a moje ciało się porusza, jakbym chodził. Okay. I to też na początku miałem problemy z, z zawrotem głowy, miałem małe, jak chodziłem na bieżni. Szybko to prze... A teraz jest nagłysko schodzę z tej bieżni, zakładam gogle i tam się poruszam, stojąc w miejscu, więc ten efekt jest potęgowany. No, odwracają I... ci się wrażenia, tak? <laughs> tak, dokładnie. I no i to jakby ciekawa rzecz. U mnie to chodzi średnio, więc na pewno nie będę korzystał za bardzo, ale będę testował sobie. No, ale jakieś takie gry, które nie są takie szybkie, myślę, że to ma jakiś tam sens, no, Fajnie to wygląda, bo masz jednak dość tanio ogromny ekran, ogromny. Mhm. Tak, tak. tak. To tak. jest plusik. Okej, okay, to y, słuchaj, jeżeli jesteśmy przy wiarze i przy grach, to też ci podrzucę coś wątpię, czy rozpoznasz. O co chodzi? Państwo też nie rozpoznają, bo to jest wiarowa pozycja, to w Polsce to nie jest przesadnie popularne, ale cytat jest taki: Jeden z najlepszych tegorocznych RPGów z otwartym światem jest też najwybitniejszą grą czasów Half-Life Alyx. Y, Słyszaj, coś o takim tytule? Oczywiście ja mam już go zainstalowanego na Goglach. No, ja też sobie Asgard uh, wraz, dwa... Bo dostałeś za darmo z goglaniem. No Właśnie, ale nie wiedziałem, że to jest takich, wiesz, bo to jak dostałem te gogle, to to jeszcze chyba nie było dostępne. Ja, ja tak, próbowałem tak. to tak. zainstalować i nie, nie chciało się. No i teraz, i, i teraz ja w ogóle jestem, jestem pod wrażeniem, że, że na vr wyprodukowaną taką, taką grę, że ona może konkurować ponoć, jeżeli chodzi o obszerność tego świata ze współczesnymi RPG-ami, a nawet je przebijać. Na ale ja gra, która... nie, nie, to jest gra, Nie, 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 nie miałem okazji. Teraz jakby... W świątecznych warunkach w ogóle ciężko mi znaleźć miejsce na to, żeby w gdzieś po, m, przebywać, więc, ale cieplej się trochę zrobiło na dworze, więc liczę na to, na to, że na dwór wyjdę gdzieś tam jakiegoś. Bo tam 7 stopni to już można wytrzymać. Przy 0 stopni Beat Sabera tańczyłem, co się zakończyło mm. lekkim katarkiem, ale, ale przetrwałem. Więc trzeba się hartować, nie? no ale to wygląda, to wygląda bardzo interesująco, tylko jedyny, jedyny problem jest taki, że niewątpliwie trzeba się będzie poruszać po tym świecie, a to jest zawsze kłopot, ja, ja też nie do końca komfortowo się czuję stojąc w miejscu. Jednak chodząc, mm -hmm. ciężko się do tego przyzwyczaić. Ale, ale ciekawe, ciekawe jest to, że, że gra z takimi ambicjami trafiła na VR, a to nie jest. No, chociaż może jest to popularna technologia, może dzięki tym, tym grom będzie taka popularna, ale powiedziałbym, że nie spodziewałbym się, że na VR, akurat RPG z otwartym światem, może się tak dobrze sprawdzić. Ale z drugiej strony Half-Life, Alyx też jest taką grą, w której teoretycznie trzeba się poruszać, a ludzie mają świetne, świetne wrażenia z tej gry. Mm -hmm. Więc, więc, więc ciekawiam, ja bardzo bardziej czekam na jakieś symulacje w kosmosie, Albo jakieś takie, żebym posiedział sobie na fotelu i, i, i mhm. pograł. A, a to nie, nie mogę. Właśnie to też może. Ty, ty miałeś Ale okazję to w ogóle pograć? sobie mm. podepni po prostu, czy przez Virtual Desktop. Chyba najlepsza, bo jest jeszcze ten Steam Link na wiarze. Mm. Bardzo dużo osób to poleca. Ja sobie sprawdziłem i jakość obrazu jest dużo, dużo słabsza niż na kablu. Dużo słabsza. Znaczy jak grą, którą sprawdzałem, to był ten Dirt dwójeczka mm -hmm. i no, nieporównywalnie gorzej to wyglądało niż przez Virtual Desktop, niż przede wszystkim przez kabel. No, dla mnie w tym momencie no, najlepszą opcją to jest podpięcie headsetu do, do komputera kablem, no i tyle. I mam najlepszą jakość obrazu. No ja też, no. dla mnie to jest też znaczące, ale myślę, że w tą stronę powinieneś iść, że po prostu siedzisz no, no. sobie tam z padem czy czymś i, i jesteś tam w tym EverQuestie przecież, nie? Można chyba. Zobacz, QS, to nie wiem, w Space, ale to ever chyba space pierwszy, pierwszej, tak w pierwszej przecież. części, bo w dwójce nie pamiętam, czy zrobili ostatecznie to w dla wieru. Ja sobie spróbuję. No, jeżeli jesteś w pozycji siedzącej, to ten kabel faktycznie nie jest problemem. Mhm. Więc zdecydowanie bardziej wolę się na kablu podpiąć. Ale są też orędownicy tego podpinania przez bezprzewodowo, ale też mi się tak, mam takie poczucie, że to kurde nie może być ani tak ładne, ani tak szybkie, ja, jak, jak w przypadku kabla. Ja w Half-Life tak grałem bezprzewodowo, mhm. przez Virtual Desktop i bardzo spoko był, naprawdę naprawdę no, okay. dawało, nie czułem, że to się strumieniuje, nie? Dobra. Zamykając temat wiarów chyba, bo możemy mm -hmm. spokojnie, to chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednej grze, w którą wreszcie udało mi się zagrać, a którą trzymałem gdzieś tam w odwodzie już od ponad roku, a mianowicie wreszcie odpaliłem New World, czyli tą grę od Amazonu no. MMO. I muszę powiedzieć, że to jest jakby chwalę sobie jednak te, te cierpliwości, żeby odłożyć grę nawet o rok po premierze, zwłaszcza w przypadku MMO, bo ona teraz w moim odczuciu po tam 12 godzinach grania jest bardzo przyjemna, bardzo dobrze się w to, w to gra. Zresztą to też jest tak, ja, ja czytałem recenzję i, i w zasadzie pierwsze 40 poziomów to nawet przy premierze były bardzo dobre, dopiero potem się zaczęły robić problemy. Ale, ale i tak dzisiaj, dzisiaj jest Holono i podejrzewam, że spędzę tam kilkadziesiąt dobrych godzin przy tej produkcji. Jest fajny system rozwoju postaci, ciekawy świat, yy, fajny crafting jest, dużo, dużo ciekawych rzeczy się robi tam. No i nowy świat i to poznawanie tego świata zawsze przy grach MMO jest takie. Nasyca, nasyca mnie tymi endorfinami, tak? To Mam to poczucie szczęścia, zaspokojony nauk dzięki, dzięki New Worldowi i polecam Państwu, to można dosyć tanio kupić dzisiaj tego New Worlda, bo to jest kupujecie tylko podstawkę i możecie sobie grać. Ja kupiłem na jakiejś zniżce na Steamie, więc polecam dodać sobie do obserwowanych i, i pobawić się w to, bo może się okazać, że to nie tylko dla mnie będzie takie przyjemne. Jest, tak jakaś tam, jest jakieś community, bo są też jakieś polskie filmy na YouTubie. Z, one nie są jakoś tak przesadnie popularne, ale, ale można się czegoś dowiedzieć, jeżeli ktoś potrzebuje jakichś poradników. Ale to bardzo zintuicyzm nagra. Dużo prostsze od większości innych gier MMO na rynku. Więc polecam. Ja się bawię nie najgorzej. Yy, a ja sobie kupiłem klawiaturę do iPada. O, proszę, bardzo. I proszę. muszę przyznać Logitecha nie jest tą taką aploską. No, mi się popsuła ta aplowska, wiesz to. O nie... No, no. Ale powiem ci, że odpaliłem to, tą klawiaturę, która jest. Ja Państwu pokażę. O, tak ona wygląda. Ja się doczepia do. Doczepiam się tak. O, elegancka, ona też jest tutaj. Taki. Masz? masz, którego ty masz iPada? Bo ja nie pamiętam ja mam kiedy. Mam iPada 12,9 z M1. Okej, okay. To ty kupowałeś. Coś, coś przy sobie szło inaczej. No. Ja go kupiłem już jakiś czas temu. I mhm. kupiłem go yy, Refubrichet z Holandii. Okay. Bardzo się bałem, za bardzo małe pieniądze. Bardzo się bałem, że przyjdzie mi cegła. No ale jest cudowny. Uwielbia. No wiem, że to fanaberia trochę, ale ja jestem w szoku. Od wczoraj mam tą klawiaturę, a yy, jest ten... <laughs> serio, to jest jak laptop, no. To jest... W tym wszystko już robię na tym. To jest takie, że... Jest takie miłe, że, że. A ja wiem, ja rozumiem wszystkie jakieś takie mm, problemy, niedociągnięcia tego iPada to, że jest drogi, ale jest super, taki komfortowy i super taka rzecz. Znaczy, nawet na nim montować mogę, no bo tam jest DaVinci czy Final Cut. I już sprawdzałem sobie takie normalne pliki z kamery i on to spokojnie tam mieli w ogóle nie ma problemu z tym. Mm, ale jak Patrzę, bo pamiętam, jak, jak kupiłem sobie, to dużo dużo w, na YouTubie szukałem rzeczy, ciekawe aplikacje, jak ludzie korzystają, jak wygląda jakiś workflow ludzi na iPadzie. No i to jest bardzo, bardzo bogaty świat tych aplikacji. I tam dużo, dużo ciekawych rzeczy, rzeczy których których nie, do których nie mam dostępu, nie? no bo to są aplikacje, które najczęściej są na przykład, tylko na iPhone'a i iPada, na Maca ich nie ma, no bo po co takie aplikacje na Maca, nie? I, i, cieka, i teraz, jest, teraz na przykład szukam takiego jakiejś aplikacji, która yy, wspomaga pracę przy projekcie dla kilku osób. I znalazłem to się nazywa, powiem Ci, znaczy to nie wiem, czy do pisania oczywiście, mhm. e, skrite. I to jest do pisania scenariuszy, system, który robi Ci e, od razu, od razu Ci robi, z, jak piszesz, mhm. to od razu Ci robi schemat wedle standardu e, Snydera nie tego Snydera, tylko Blake'a Snydera. Co szczęście, te... bo jednak scenariusze Snydera to jest jedna to jest... ze słabszych rzeczy w jego twórczości. Tak. I jak tam się rozwijają te, te rzeczy do notatek, jakieś kalendarze, no to jest dla mnie to jest kosmos. No i właśnie szukam jakiejś takiej może, może bardziej aplikacji do notatek, bo notatek dużo, że, dużo robię, taką, żeby, mi, żeby kilka osób miało dostęp, żeby y, można było łatwo synchronizować to w chmurze, żeby aplikacja webowa była w razie czego, albo na PC, -ta i na Maca. I no i tak, nie może ktoś ma jakieś coś takiego fajnego, żeby tam były i notatki, i jakaś wspólna tablica, y, i czat jakiś prosty, żeby tak wszystko w jednym miejscu mieć do takiej pracy projektowej. Próbowaliśmy... Pro, Pracować w Trello, ale to jednak nie, nie do tego służy za bardzo. Nie? No Więc... ciężko znaleźć takie narzędzie. Do, do, tak. do... Są, są są narzędzia, które mają część funkcjonalności, ale w innych totalnie leżą i vice versa. Tak, są i ten które... ten Skrajt, na przykład, którego wczoraj znalazłem, to jest jakiś hinduski problem. Program problem w ogóle jest beta za, okay. za darmo. Hinduski problem. To nie ma wersji na iPada, ma tylko na, na Maca ale super ogarnięty jest. No, muszę przyznać, że dużo się, dzieje, dużo się dzieje w takich aplikacjach, które um, są takie dosyć niszowe jednak, a, a dużo lepiej są zrobione niż te aplikacje wielkich korporacji. Nie wiem, czy z sensem to mówię, ale um, widać, że ile jeszcze można um, dodać do... Standardowych, używanych przez nas aplikacji, żeby były po prostu lepsze, żeby były bardziej dostosowane, żeby były nowocześniejsze, żeby łatwiej się z nimi pracowało w taki sposób, jak się teraz pracuje, a nie jak się pracowało 10 lat temu. Okej, okay, okej. Okay. Okay, no jest... jest... Ja tu wiele nie, nie dodam, nie, bo ja też osobiście nie, nie szukam <coughs> takich aplikacji. Właściwie to na, na tym trello siedzimy i to, to mi mm -hmm. wystarczy. Ja też tak. Ta nasza praca zespołowa to no, no w zasadzie. No, niewiele rzeczy musimy robić, nie? Takich, które, które są... Podsumowanie podcastu. Niewiele rzeczy musimy robić. No nie, nie, w sensie jakby ja rozumiem, że zapotrzebowanie na ten program jest, natomiast przy naszej mm. działalności to jest tylko wymiana notatek i to w zasadzie mm. wystarcza, Trello, do tego tam nie ma, nie ma wielkich... No tak, wielkich... Ja opowiadam tak trochę enigmatycznie, bo jest jeszcze jeden temat, który, który gdzieś tam proponowałeś, się ja nie wiem, czy ostatecznie odważymy się o nim porozmawiać, czyli o Likus z I, I... Ja proponowałem ten temat? No mówiłeś, że, że nie, ty, ty wczoraj mi wrzuciłeś chyba na Messengera, nie, gdzieś tam późno w nocy. Wrzuciłem, ale nie proponuję. No, wiesz co, ja nie wiem, bo to jest temat, temat liku, mhm. to jest, no, możemy o tym porozmawiać sobie, bo tam wiesz, no nie, na pewno jestem raczej przeciwny, żeby puszczać tak publicznie w obiekt to, co zostało tam zlikowane z jednej mhm. strony, z drugiej no, to już nie będziemy udawać, że to nie zostało zlikowane, nie? Mhm, no, już no. co, będzie, no bo to jest, to jest przykry, przykry temat. Przy każdym liku, to jest. To właśnie nie jest lik, to jest kradzież, nie? To firma mhm. została. Y, wiesz, ktoś się włamał do firmy i okradł jej własność. No i to jest ciężki temat, bo tak naprawdę te rzeczy, które teraz wypłynęły, to nie wiadomo, czy to są rzeczy, które na przykład już zostały skasowane, te mechaniki. Mhm. Te rzeczy, które tam zostały pokazane, wygląda to tak, że wiele osób bo może powiedzieć, Boże, jak to brzydko wygląda, nie kupuje, nie? Ale no nie fajnie jest pokazywać tej, tej wnętrzności, wnętrzności produkcji, jeżeli twórcy sami nie chcą tego pokazać. Mhm. Z drugiej strony, dla takiej, takiej wartości historycznej, no to, to też my mamy dostęp, do rzeczy, których nigdy byśmy nie zobaczyli, że mamy szansę zobaczyć tą produkcję kiełbasy. Niestety, no, dostaliśmy to w sposób no, przestępczy. No, nie wiem, jak to inaczej, inaczej powiedzieć. To co, to, co ja tam zobaczyłem, to raczej raczej optymistycznie na to patrzę, mhm. no, ale nie zmienia to faktu, że wiesz, że to, to jest przykra sprawa, nie? No, dla deweloperów na pewno Przy, w przypadku GTA, mówiono o tym wielokrotnie. Mam wrażenie, że tego typu włamy to się będą coraz częściej zdarzały jednak, chyba że zaczną robić te systemy kompletnie odcięte od świata zewnętrznego, jak w cyberpunku, że masz lokalne po prostu sieci i nie łączysz się z, z, z resztą świata. No, to nie da się, Ty, chyba się nie da tego uniknąć, ale na pewno jakąś walkę ktoś będzie toczył. Na ale pewno problemem yy... jest praca zdalna. No, to, jest, to jest po prostu największy problem. I ustawienie tego, żeby to było super bezpieczne. No to no, nie wiem, nie, czy to jest w ogóle nie, no możliwe. To, 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 to ciekawe, akurat z tej perspektywy na to nie patrzyłem, bo, bo jednak ta praca zdalna wiele rzeczy ułatwia i dla wielu osób to jest coś, coś co, co po, pozwala im pracować w miejscach, w których normalnie by nie mogli. I szkoda by było, gdyby z tego powodu praca zdalna miała wyglądać gorzej albo być trudniejsza. Z, z tej perspektywy nie pomyślałem. Ja oczywiście obejrzałem sobie te, te materiały, które były. No to, to jest, jestem bardzo ciekaw nie tego, jak gra będzie ostatecznie wyglądała, bo to naiwnością jest wierzyć, że ona będzie w takim. Wiesz, ani, ani tam. Trudno mieć negatywne wrażenie na podstawie tego, co się widziało, a są ludzie, którzy się wypowiadają, że o generyczne, nie ma w ogóle sensu. Trudno mieć pozytywne wrażenie, bo to przecież jeszcze jest cały czas ten projekt, tak a. jak mówisz, pewne rzeczy mogą być skasowane, yy, ale z, z, z takiej perspektywy, jak to się produkuje i jak, to, jak te sceny są poukładane, był jeden taki fragment materiału, gdzie tam Wolverine się bije z jakimiś ziomeczkami, tam wyskakuje mhm. jakiś boss, i potem nagle jest przejście. Z, nie ma kascenki zrealizowanej przy użyciu silnika, tylko jest po prostu kartka, jak komi, jak Komiks zrobiony. Nie wiem, czy miałeś okazję to, to sobie rzucić na to okiem. No to jest, 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 chyba chwili, przy filmach też się tak robi, że sceny się ilustruje najpierw grafikami, a potem mm -hmm. się ustawia ludzi, w zależności od tego, co tam zostało wcześniej przemyślane. Przy grze jest dokładnie ten sam proces i muszę powiedzieć, że te komiksy, które były rozrysowane na potrzeby tej konkretnej gry. To lepiej są, le, lepiej wyglądają, są bardziej ożywione niż większość współczesnych komiksów Marvela. My żeśmy też pa, parę razy o tym rozmawiali, że komiksy jakoś nie wykorzystały za bardzo tego medium współczesnego, a mogłyby trochę się pobawić w jakąś delikatną animację, w jakiś tam ruch postaci, w, jakiś, w jakieś wypowiedzi, które byłyby trochę inaczej niż postaci dymka. Chociaż oczywiście to też jest tak, że jeżeli chodzi o komiksy, to jest wielu wiernych fanów i chcą mieć te takie staroświeckie środki przekazu, powiedzmy. Ale przyjemnie się przyjemnie się ogląda ten proces produkcyjny, mimo tego, że wiem, wiem że to jest kradzież. Nie? Natomiast mhm. nie sądzę, żeby już teraz, żeby coś tam insomniak mieliby zubożeć z powodu tego, że ja to obejrzałem, ja i tak jestem nastawiony pozytywnie no, i do już, nich, i do tej gry, więc... Już nic z tym nie, nie zrobimy, no. To jest... Wiem, znaczy wiem, że nie można tak naprawdę w stu się zabezpieczyć, nie? Mm -hmm. No ale mm -hmm. też może to nauczka dla wielu firm, żeby wydać trochę więcej pieniędzy i spędzić dużo więcej czasu nad tym, żeby ten ekosystem firmowy był bezpieczniejszy. No, no ale tak jak mówię, najprostszą rzeczą to jest to, żeby żadne rzeczy nie wychodziły poza firmę, no, czyli brak pracy zdalnej. No, a to też, jest, też, też ma swoje konsekwencje. Nierealne praktycznie teraz, więc... Wiadomo, że wolelibyśmy, żeby tego, tego liku nie było, ale jak on już jest, to tam jest kilka ciekawych rzeczy i sobie można obejrzeć i czegoś się dowiedzieć, natomiast absolutnie nie można wyciągać jakichkolwiek wniosków na temat tego, jak będzie ostateczny produkt hmm. wyglądał i to, to mnie cały czas zwala z nóg, że jednak są ludzie, którzy są gotowi podejmować jakieś takie te tematy, że to wygląda źle albo to wygląda dobrze, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jak był pierwszy lik GTA 6, to chyba też były takie głosy, że o, wygląda jak... jak... Zresztą te głosy to te są, GTA nawet 4. jak trailer się pojawił, trailer się pojawił, to też były takie głosy, że to źle wygląda, więc, no, więc to. Ale wiesz, no ludzie, każdy, jakby proces patrzenia um, czy analizy jest indywidualny dla każdego, no i to, to każdy, no, ludzie mają prawo powiedzieć, że to źle wygląda, nie? Okej. Okay. No, no, nie, no pewnie. To, to, to tak wiesz ciasto przed zrobieniem też słabo wygląda i pewnie mało apetycznie. No to ja, jest... też, ja też pamiętam, jakie były głosy, jak wychodził Ratchet Ding Clank i było ten, ten najnowszy Rift Apart. I tylu, mm. tyle rzeczy się nasłuchałem w, w recenzjach, że to jest po prostu jak animacja Pixara, a potem odpaliłem tą grę na Playaku i mówię tak... Hmm. Nie? Ja nie, za, nie zauważyłem, ale okej. Okay. W <laughs> okay, okay. No, Pewnie, że tak. No dobra, to tyle w kwestii, w kwestii e, tego Liku. E, Przechodzimy do prezentów. Najważniejsza rzecz, proszę państwa. O tak, tak. Co masz e, dla mnie za prezent? E, b, b, bardzo serdeczne życzenia, <laughs> o, ci. o, dziękuję, jak miło. Ja dla ciebie nic nie przygotowałem niestety w tym roku. E, no, ale e, proszę, wiesz co, to w ogóle, ja powiem, ja, ja po chwale, dostałem na siłowni prezent. To w ogóle wiesz. No, dostałem. I to dwa cukierki. To taki powiedziałbym sabotaż trochę. Uuu, ale, ale takie ale, proteinowe? Nie, nie. Zwykłe czekoladowe, ale dzieciom A. rozdałem, no, żeby tam... Więc dzieci są no szczęśliwe. No dzieci, to akurat, to akurat... Ale dostałem bryloczek w kształcie sztangi, więc jest git, Szkoda, że nie mam go tutaj przy takim, Teraz jesteś takim siłownianym świrem trochę. To, nie, ale, ale miło, wiesz, sympatycznie tak w ogóle móc powiedzieć, bo byłem na siłowni. To, to, nie, no oczywiście. Byłem na siłowni i dostałem cukierek. No, więc to to, 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 to a propos prezentów. Natomiast dzisiaj będziemy mówili o Państwa prezentach, o tym, jak ile tak, wydajemy na tak, prezenty. Ja tutaj już Państwa wprowadzę. Proszę Państwa, Świąteczny Portfel Polaków, to ja czytamy tutaj, to opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich. Ja tylko przypomnę, że my już we wcześniejszych latach też odnosiliśmy się do, do tego raportu. I te, jakby to opracowanie w sposób syntetyczny prezentuje i analizuje najważniejsze trendy oraz dane. Związane z aktywnością konsumencką Polaków w okresie przedświątecznym. Raport oparty jest o wyniki badań opinii publicznej przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds and Roses, techniką wywiadów internetowych w dniach 9-15 listopada tego roku na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania próbie dorosłych Polaków liczącej tysiąc osób. Mm -hmm. I właśnie tym będziemy się, a właściwie to my tylko dwoma aspektami będziemy się w tym roku zajmować. Pierwsze to są prezenty. Mm -hmm. Ile Remigiuszu ty wydałeś na prezenty? Zobaczymy czy, to... no czy jesteś jesteś już, już. w tym. Czy jesteś, bo czy najpierw powiedzieć ile Polacy... Zanim ty nie, nie, powiesz. Wolułbym, znaczy już, już nieważne, nie chcę wiedzieć, bo, bo potem się, jak się okaże, że dużo więcej, to może potem skłamie, żeby być bezpieczniejszym. W mm. tym mam wrażenie, żeśmy w tym roku trochę <grym> zaszaleli, jeżeli chodzi o wydatki i moja żona też, też ma takie, takie wrażenie, żeśmy pogadali trochę o tym. Wyszło mm -hmm. nam i ja jeszcze nie wiem co, bo to moja żona była odpowiedzialna w tym roku za prezenty i w większości lat też jest odpowiedzialna, chociaż mm -hmm. muszę przyznać, że ten rok wybitnie jestem odsunięty od jakichkolwiek obowiązków, jeżeli chodzi o zakupy prezentowe, więc, więc mnie to raduje trochę, no mhm. ale też byłem zagubiony po, pośród tych rzeczy i jak puściłem moją żonę tak samodzielnie, to się okazało, że, że na osobę y, limit cenowy to było 400 zł, więc powiedział, limit? że... Limit? Czy, czy, czy średnie na osobę? Nie, czy... Górna granica. a to A w sumie ile wydałeś? Mamy cztery osoby po, po A cztery, a nie kupujecie tak teściowa, nic nie dostanie? Tak, ta, ta Teściowa się cieszy, że przyjeżdża. Okej. Okay. So, nie kupiliście nic teściowa? Nie, nie. No, coś, tam, coś tam jest, ale to, nie, nie, to był taki budżet dodatkowy, którego żeśmy nie liczyli. Okay. Jak, po, poza, bo, bo liczyłem to, co jest pewnym standardem u nas, a to, że teściowa się pojawia, to też taki był trochę, trochę wypadkowa różnych rzeczy, których żeśmy nie przewidywali wcześniej. Więc coś tam na pewno jest, ale o tym mi żona nie mówiła, ja też nie dopytywałem dokładnie. Więc wyszło nam 400 zł na osobę, jestem bardzo ciekaw, co ja dostanę za te 400 zł, bo to może być niezły prezent. Ale to wiesz, jak max, to może być skarpeta jedna. Ja nie, no może się okazać, dostarczyć. że na mnie jest 20 zł, a na moją żonę jest na przykład 780, to ja nie mam nic <laughs> przeciwko temu. Więc no. wydaje mi się, że dużo więcej żeśmy wydali w tym roku na prezenty niż, niż w ubiegłym, ale to też może wpływać na to z, z, zmiana cen trochę, więc, więc powiedziałbym, że to, to, to może mieć także istotne znaczenie w tym wszystkim. No, więc jeżeli chodzi o prezenty, to tak, wyszło nam, wyszło nam 400 zł na osobę, co, co dosyć no to, to drogie to święta będą w tym roku. Sporo, sporo. Szaleństwo, widać, powodzi się. E, no to u mnie wyszło, że wydaliśmy 1800 zł, a tam mm. z jakimiś groszami, na 12 osób, czyli okay. 150 zł na osobę, to też jest chyba więcej niż, yy, niż wcześniej, ale też jest prawda taka, że niektórzy dostają lepsze prezenty, jak byli grzeczni, oh. a inni dostają oh. gorsze, jak byli niegrzeczni, no, ale to jest 12 osób. Nie? Więc to nie wiadomo, że nie, każdy jest, nie Niegrzeczny. każdy jest grzeczny. Po drugie, czasami jest tak, że jakiś prezent kupiliśmy. <coughs> A potem moja żona wpadła na lepszy pomysł, no to dostaje tak jakby dwa prezenty w paczce. No, okay. no ale okay. tak jak mówię, nie ma to. To jest 150 zł na osobę. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Zaraz się przekonamy, proszę Państwa, bo mamy tak, że, że mamy ile Polacy wydają, i tutaj nie jest niestety rozdzielone na osobę w tym mm -hmm. badaniu, tylko ale, jest ile i... wydają na prezenty. Ale w sensie jakby dla całej rodziny, tak? E... Czy... W sensie, ile jest zadane pytanie, ile wydajesz na prezenty? Hmm, a, ale indywidualnie, czyli jedna osoba z rodziny, czy na przykład. Bo to, to jest, a ty masz w rodzinie nie... tak, że, że tylko twoja żona kupuje wszystkim, sobie też od razu kupuje, czy ty jednak jej coś kupujesz? Nie, nie. W tym roku tak wyszło, że, że ja wiem mniej więcej, co ona kupi sobie, jakby w ramach tego, co miałaby dostać ode mnie. Kupi... nie kupiłeś nic żonie na święta? Absolutnie nic, ani nawet nie. Hej, słuchaj, proszę mi tutaj nie krytykować relacji, których się nie widzi z bliska. Może możemy doskonale wiemy, co robimy i jak robimy. Wróćmy do badania, wróćmy do badania. Ja ci tylko powiem. To jest niebezpieczne, co ty robisz. Ja w trosce o przyszłość naszego podcastu apeluję do ciebie. Jedź i coś kup. Naprawdę. Bo się bo ten podcast może nie dotrzeć. Do końca roku. Proszę cię, ja jestem 20 parę lat po ślubie. Jeżeli do tej pory nie zrozumiałem mojej żony, to już jest za późno i to prędzej <noise> czy później ten podcast i tak y, diabli porwą, bo zrobię coś niewłaściwego. Ale nie, 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 to proszę, proszę się nie, nie obawiać. Ja jestem bezpieczny, nic mi nie grozi tutaj w tej Dobrze. sytuacji. Dobrze, czytamy w raporcie. Jeśli chodzi o prezenty, na które średnio Polacy chcą wydać mniej niż w, tym ro niż w roku ubiegłym, to plany wydatków. Do 500 zł deklaruje łącznie 53% badanych. Do 800, czyli droższe prezenty, planuje 14%, a do 1000 11%. 5% Polaków zamierza wydać na prezenty między 1000 a 1500, a 4% wyda więcej. Więc ja jestem chyba w tym najwyższym, no ale też taką mamy rodzinną tradycję, że każdy każdemu kupuje i to jest jakby nie wszędzie. Czasami jest tak w wielu rodzinach i to też wiemy od Państwa, że na przykład jednej osobie się tylko kupuje. Każdy kupuje tylko jednej osobie mhm. i i temat... Postala się kwotę i temat jest zamknięty. To jest... Te, powiedziałbym, jest powiedziałbym że ja nie do końca rozumiem tutaj, co to znaczy, że, że wydajemy na prezenty. Ja ciągle, ciągle się gubię w tym, czy jako rodzina wydajemy na pieniędzy, czy jako osoba wydajemy na, na, na prezenty. Prezent. Jako osoba, jako pojedyncza osoba. Jako osoba, ile ty, tak. No to, to jeżeli jest... w rodzinie są cztery osoby... Tak, I pytanie było, ile zamierza okay. pan, pani wydać na święta, biorąc pod uwagę prezenty. Mhm. No dobrze, dobrze, no to... to, to, to nie mogło jest to znaczy... jakoś super precyzyjne, no ale Ja, ja próbuję siebie, nie jakby siebie w, w jakoś odnaleźć w tym, w tym zestawieniu, no bo w, w, w takiej sytuacji... Ty wydajesz kiedy... zero w tym roku, więc No to właśnie nie, no tym... wiesz, to jest... To jest... To jest... Do 100 zł, 9%. Ale należałoby, należałoby powiedzieć, że w naszym przypadku, kiedy jest dwójka dorosłych, to wydajemy po 800. No to i tak pewnie się plasujemy gdzieś no. wysoko, jak powiedziałem. O, no to widzisz, to u mnie jest po 900. Jak jest też, no to też na dwójkę, nie? No, to no dotyczy, tylko, to że dopóż... u Was jest dużo więcej osób, to też konsekwencja tego. Jeżeli masz dużo osób w rodzinie, to każda z nich dostanie mniejszy prezent. Tak, okay. no, tak jak mówię, no u Ciebie wyszło 400, u mnie 150 na osobę. 150 na osobę. Biorąc pod uwagę, że. Nie wiem, co biorąc pod uwagę. To nie jest aż tak źle. No Dzieciom wiadomo, jeszcze się po stówce wrzuci. To, to. Tak, tak. Częściowo też no są to pieniądze tam. w tym. Tak, więc nie, nie wiem. Państwo nas ocenią. To jakby jak był odcinek wakacyjny, to też Państwo nas ocenili niekoniecznie dobrze. To jest lepiej mieć... Jakby wniosek jest taki, że lepiej mieć mniejszą rodzinę. Dzięki Ona, temu jedna osoba dostaje lepszy prezent. Ale zobacz. Ty, ty, ja, my wydaliśmy 150 z na osobę, ale może ktoś inny z rodziny wydał 180. Ja już jestem do przodu. A może ktoś by do 120 i ty już jesteś do tyłu, co wiesz, A, tak to różnie, różnie może być. Różnie może, różnie może być. Myślę, że podejście takie, że to jest inwestycja, ja państwu powiem, że ktoś w komentarzach po pod ostatnim odcinkiem, gdzie ja mówiłem o tym systemie, że jakby wcześniej zajmuję się myśleniem o prezentach i wcześniej kupuję te prezenty, już w grudniu mam wszystkie kupione, ktoś napisał, że to jest bezsensowne zamrażanie gotówki. Znaczy... Ja. Tego nie pomyślałem. Jakby to, czy, czy potem... Gdzie, gdzie... zachodzi to odmrożenie tej kotówki no Ja myślę, jeżeli... Zważywszy na, 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 na tę inflację, którą mieliśmy ostatnio w naszym kraju, no to powiedziałbym, że kupując prezent wcześniej wręcz to była dobra inwestycja, no bo teraz Ale... masz droższy prezent. do za... no to... To prawda. Ja też wiem, że wiele osób no, bardzo starało się uznać, że takie myślenie wcześniejsze o prezentach jest idiotyczne. I były takie przykłady, że no, jak kupisz w styczniu nowy telefon, to on w grudniu już nie jest nowy. Ja za, sto pięć... <laughs> za 150 kupuję prezenty na głowę nie kupuję jakby telefon, ale okej. Okay. Ktoś jest bogaty, tko, kto mm. bogatemu zabroni. Ja wiem. Proszę Państwa, i też doprecyzuję, bo może to źle zabrzmiało wtedy. Tu nie chodzi w tym moim całym myśleniu, że to jest jedyna słuszna droga. Niech sobie każdy mm. kupuje prezenty, jak chce. Ja tylko wiem, że jestem spokojniejszy dzięki temu. Nie, I no tu pewnie. jestem nawet nie spokojniejszy przez to, że kupię wcześniej. Ale że już te prezenty mam wybrane, że już wiem, co, w którą stronę iść, że nie zostaję na te ostatnie tydzień czy dwa z tym, że nie wiem, co kupić i muszę tracić czas, łazić po galeriach i wymyślać, to jest ten, ten spokój. Komuś to może nie pasować, nie, nie, nie zmuszam. No, ja polecam, bo to jest. Może się sprawdzi, a może się nie sprawdzi. No, jak ktoś, nie wiem, kupuje e, najnowsze iPhony pod choinkę, to, to, to może się nie sprawdzić ten zakup w styczniu. No Nie powiem. Ja, ja ci powiem tak, ja tutaj absolutnie stoję po twojej stronie w tym przypadku, jeżeli ktoś uważa, ale że to jest nierozsądne. Ty nie zajmujesz się prezentami, więc ty nie możesz nie, być tutaj no stać. To, to nie jest tak, że to, nie jest tak że, że to jest u nas norma, że ja się nie zajmuję prezentami. Akurat w tym roku wyszło, bo w ten sposób, bo dosyć pracowity był październik, listopad i grudzień <coughs> dla mnie i tutaj, i w zasadzie na moim drugim kanale też bardzo dużo czasu poświęciłem, żeby, żeby trochę nad tym pracować. I moja żona bardzo dobrze to rozumie, żeśmy mieli to bardzo dobrze dogadane, też tam nie ma żadnych niespodzianek. Ale jakby z jej perspektywy, mimo tego, żeśmy zrobili te zakupy wcześniej, nie tak wcześniej jak ty, ale mimo tego wcześniej. Mhm. To zawsze jest taki ten, ten moment w grudniu, kiedy się orientujesz, ok, okej, tego jeszcze brakuje, to można by dokupić. I moja żona od czasu do czasu wyjeżdża do, do sklepu, żeby uzupełnić te zapasy. I to, co się dzieje w sklepach tutaj we Wrocławiu, może to Wrocław akurat jest taki specyficzny, ale żona mówi, że tak źle, jeżeli chodzi o ilość ludzi i to zabieganie tych ludzi, i taka, taka atmosfera mhm. jest napięcia bardzo, bardzo duża. To jeszcze tak chyba nie było do tej pory, że te, że te świąteczne zakupy jednak człowieka pozostawiają w takiej ogromnej niechęci do tych świąt. Nawet jeżeli się to patrzy, na to się patrzy z takiej bezpiecznej perspektywy, czyli osoby, która musi kupić tylko kilka rzeczy, więc się nie ściga za bardzo z czasem. Ale z zabawnych rzeczy też mi żona opowiadała, że są dwa stoiska w tych, tych centrach handlowych, gdzie są tylko i wyłącznie mężczyźni, to są stoiska z kosmetykami i stoiska z, z tymi pierścionki, naszyjniki, jak to Jubiler. Jubiler, o. Jubi, biżuteria. To tam mężczyźni tam po prostu stoją jak szaleni w kolejkach bardzo długich, więc dużo będzie biżu, biżuteryjnych prezentów w tym roku. Jest, jest Zdecydowanie jest lepiej mieć ten, ten zapas. Może ten, ten zapas, o którym ty mówisz, to jest aż do przesady bezpieczny, natomiast myślę, że, że listopad to już jest taki czas, gdzie można spokojnie coś kupić, nie nastać się w wielkich kolejkach i mieć takie poczucie, że kurde, człowiek nie chodzi poddenerwowany tuż przed świętami. No każdy bo sobie, jest, wiesz, jest ogromne. Każdy sobie pod siebie wybierze, jakimu mu termin pasuje. A jak, nie, jak nie, nie wybierze, no to zostaje na ostatnią chwilę. No to to już jest, już jest wybór. No tak jak mówię, to nie jest tak, że to jest jedyna albo najlepsza droga, tylko w no, bo, musisz. już ja tam tak. stopniu działa. No. Zawsze muszę to przypominać, bo ja czasami coś mówię i ludzie to rozumieją, jak ja bym im jakąś prawdę objawioną, jedyny słuszną drogę w życiu wskazywał. To tylko ja mówię to, jak u mnie działa. No. No wiem, ale to, 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 to. Jeżeli ktoś nie zrobił tego, co ty, to dzisiaj ma nie dość, że kurde, ja mam, muszę jeszcze chodzić po sklepach w grudniu, to ten mi jeszcze w oczy wciera te cebulę, którą sam <śm> zorganizował sobie wcześniej. To jest frustrujące <śm> bardzo mocno. A słuchaj, to może być, możemy wychodzić poza już um, rzeczy, o których chcielibyśmy opowiadać, mhm. ale wiesz, co dostaniesz w tym roku? Czy to jest opowieść na inną okazję? Wiem, bo jeden prezent sobie sam kupiłem. Możesz zdradzić, to... czy to jeszcze będzie, będzie, będzie tajemnica? Yy, wiesz co? Wyłapałem na super przecenie plecak, który chciałem sobie Aha. kupić od bardzo, bardzo dawna. I stwierdziłem, że. Ach. Kupię sobie. Taki fajny z takim systemem, że się nie pocisz na, na plecach. Więc, to, to, ja, to, to, to ja zdradzę swoje. To, to ja właściwie podejrzewam, że też trochę mnie żona zaskoczy, bo, bo ona zawsze lubi dokupić do tych rzeczy, które żeśmy zgłaszali, coś, coś niespodziewanego, ale to z reguły są jakieś malutkie rzeczy. Natomiast dwie, dwóch rzeczy pragnąłem bardzo mocno w tym, w tym roku i podkreślałem to przy każdej możliwej rozmowie i wiem, że na pewno dostanę szlafrok. To mnie Uuu, cieszy bardzo. A że kiedy będzie w taki podkaże, będziesz w szlafroczku? Na no pewno kurczę, czemu o, nie? mogę po w poświętecznym podcaście usiąść Mam nadzieję, że nie będzie, że będzie rozmiar odpowiedni. Bo za mały szlafrok to słabo by wyszło na podcaście, bo jednak nas widać od czasu do czasu. Akurat uważam, i... żeby super wyszło, ale niekoniecznie dla ciebie. Dla widzów? A, no, za, tak, no, tak. Myślę, że dla widzów też mogłoby niekoniecznie dobrze to wyjść. To prawda. E, no i jeszcze jakieś, jakieś przyrządy kuchenne. Jakby im, im, mm. My wielokrotnie żeśmy o tym rozmawiali, obaj lubimy spędzać czas w kuchni i ja im więcej tego czasu spędzam, tym bardziej mam jakieś takie potrzeby, jeżeli chodzi o e, jakieś tam sprzęty kuchenne, jakiś taki bardziej... Japoński nóż. Mi bardzo. Ja potrzebuję coś, coś, nie wiem nawet, jak to się nazywa. To jest takie urządzenie, którym możesz obrać cukinię i zrobić z niej taki jakby alamakaron. Uh -huh. no, ja mam więc... takie coś, ale też to, się, to jakoś się nazywa ta czynność taka. Ale A, to jest no, fajna rzecz. Więc, więc na, to, na to poluję i na to liczę w tym, w tym roku. Poza tym, gumowe rękawiczki, bo nie lubi się upaćkać przy tym gotowaniu, ale to, to tak właściwie może być też dwuznaczne, zwłaszcza w moich ustach. Więc... Ja mam chyba jeszcze ten gdzieś zapas rękawiczek. Duży taki. Z... Ja liczę z... na swój zapas w tym roku. No, więc, takie, więc takie rzeczy, takie, takie sympatyczne. Moje dzieci dostaną dużo fajnych rzeczy, my to tak. No, dzieci to wiadomo, że dostaną. Ja to nie, nie wiem, wiem tylko, co sobie kupiłem resztę, to nie wiem. Zwykle dostaję całkiem okej okay prezenty. Więc więc będzie dobrze. Słuchaj, no, nie, yy... nie jest to najistotniejsza rzecz. W tym wieku, powiedzmy sobie szczerze, jak coś chcesz, Remigiuszu, to chyba sobie kupisz, nie? No, tak to jest. Ja niewiele chcę, więc jest ok. E, powiedz mi, czy jeszcze, bo, bo na, na pewno jeszcze są, yy, jest inna perspektywa, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o prezenty świąteczne. Na co jeszcze Polacy wydają pieniądze? Podczas świąt. Sądząc po tym raporcie. Na wyjazdy. Jest. Ale ja w ogóle, ja, bo to ja, ja wziąłem taki temat wyjazdy w święta poza miejsce zamieszkania. Czyli mhm. nie takie, że tam jedziesz do rodziny i spędzasz rodziny święta, tak jak twoja teściowa. Mhm. Tylko tak, że bierzesz całą rodzinę na przykład i jedziesz w góry. Co jest tak. praktykowane na przykład w rodzinach, które ostro jeżdżą na nartach czy na desce. No bo mm -hmm. łatwo. No, chociaż nie wiem, czy jak jest 8 stopni na plusie, to się dobrze jeździ. Na nie za nie to dobrze. To trzeba by pojechać nie. tam, gdzie jest trochę zimniej. No właśnie, czyli to już takie trochę droższe, no ale to jest w ogóle koncept, mm -hmm. który u mnie w rodzinie od czasu do czasu się pojawia. Bo. Mm -hmm. Mm, oczywiście świąt, święta te bożonarodzeniowe kojarzą nam się bardzo mocno z, takim, z takimi rodzinnymi świętami, ale no, rodzina zwykle dzieli się na tych, co dużo pracują przy tych świętach, mm -hmm. kobiety mm -hmm. i mo, ciut, ciut mniej rodzina <laughs> dzieli się na kobiety, i dzieci i, tak. <laughs> i pozostałych. <laughs> no i też to jest taki dobry sposób, że w, że bierzesz sobie ne, e, Wynajmujesz sobie czy tam jakiś pensjonat, czy hotel. No i tam masz wszystko na gotowe. Wiadomo, to jest. Stawiam, że dużo droższe. No ale być może takie święta też mogą być dużo spokojniejsze i raz na ileś lat to może to jest ciekawy kierunek. Mm -hmm. Ja nie byłem nigdy na takich świętach, że wyjechaliśmy sobie w święta całą rodziną i byliśmy poza domem. Czy ty, Remigiuszu, tak kiedyś jakieś <laughs> święta ogarniałeś? Ja ta, ta, nie ogarniałem, natomiast miałem takie spore ambicje, żeby coś takiego zrobić. Ja, bardzo zależało mi na tym, żebyśmy któreś święta spędzili razem, czyli, czyli ja, moja żona i nasze dzieci. A to zawsze było problematyczne, bo... Bez teściowej, tak? Bez nikogo. Wiesz, to okay. ja, ja jestem dosyć rodzinny. Może, nie jestem przesadnie towarzyski, ale jestem dosyć rodzinny. Ja lubię spędzać czas z moją rodziną. I, i, I zawsze za każdym razem żeśmy jeździli albo do jednej rodziny, albo do drugiej, ale brakowało mi takich świąt, w których moglibyśmy spędzać czas sami, sami ze sobą, tylko tutaj w takim, w takim małym gronie. I myślałem sobie na początku, że fajnym pretekstem będzie zaplanowanie jakiegoś takiego wyjazdu. Że wyjeżdżamy, jesteśmy za daleko, nie możemy przyjechać i tak. No też tak szukałem sposobu na to, żeby się usprawiedliwić, dlaczego w tym roku nie mam ochoty pojechać na święto. No bo mamy fajny wyjazd, fajne miejsce, trochę egzotycznie i nietypowo, jeżeli chodzi o świąteczne rzeczy. Więc to jest dla mnie ba ba bardzo, bardzo kuszące. No ale potem jakoś tak się sprawy potoczyły, że ostatecznie u nas raz święta żeśmy zorganizowali, teraz znowu robimy robimy u nas święta, więc spędzamy je w takim ma, małym gronie, co, co, co ma swój urok. Ale muszę przyznać, że jest to ciekawe, żeby móc pojechać gdzieś z rodziną w jakieś inne miejsce i, i przeżyć ten czas trochę, trochę inaczej. Wiadomo, że z choinką, wiadomo, że z prezentami i z tymi wszystkimi potrawami, ale, ale, ale gdzie indziej. W ogóle też, też myślę sobie, dowiezienie tego wszystkiego gdzieś tam poza, poza dom, może być kłopotliwe, ale wiem, że ludzie tak robią. To nie jest. Czyli, ja, chyba taka wizja tego typu świąt. To mi się pojawiła po obejrzeniu kilku filmów amerykańskich, takich komedii romantycznych, gdzie tam rodzina właśnie gdzieś wyjeżdża w góry. Nie, nie mówię o hororach, bo to się pewnie by zawsze. bo to też jest dobry scenariusz dla horroru. Samotny domek w górach albo w lesie. Slasze taki ma ten często. No, no, ale, ale ma, ma to swój urok, żeby mieć takie miejsce, na które, do którego się wyjeżdża, akurat specyficznie na święta. Więc uważam, że to jest coś ciekawego. My żeśmy. To jedna rzecz mi się przypomniała, o której nie wspomniałem, a propos tych wydatków świątecznych. My zawsze żeśmy gdzieś tam w okolicy października, listopada z rodziną wyjeżdżali gdzieś w góry, żeby spędzić tam 3-4 dni, i w tym roku odpadł nam ten wydatek zupełnie, więc być może dlatego mogliśmy sobie pozwolić na jakieś większe rzeczy na same święta, jeżeli to jest jakiekolwiek usprawiedliwienie, o ile w ogóle potrzebuje to... tutaj usprawiedliwienia dla Chyba tych, nie dla nie tych naszych wydatków. No. No nie, Wydanie, to... wydawanie pieniędzy na rodzinę, prezenty na rodzinę, nie ma co się usprawiedliwiać. Analizuję. Moja żona, moja żona jest też oszczędną osobą, więc też się tak zastanawiam, jak to się potoczyło w tym roku, bo nas to, to oboje nas to zaskoczyło. Mhm. Więc, więc tak. No ale, ale wyjazdy uważam, że są rzeczą atrakcyjną i jeżeli ktoś wyjeżdża, to ja jak najbardziej zbijam piątkę, bo to jest fajna sprawa. Tak, ja myślę, że to jest ciekawa koncepcja. No. No, musiałbym, jakbym miał doświadczenie własne, to bym powiedział, czy to się sprawdza, czy nie. Czy ludzie się kłócą mniej, czy bardziej. No, ale to może od Państwa się dojemy, kto był na takich wyjazdowych świętach, czy to ma w ogóle sens, czy to się u Was sprawdziło. Ale porozmawiajmy, porozmawiajmy sobie o cenach. W Polsce w święta w, gór, w górach to jest doba hotelowa ze śniadaniem. Hotel w Wiśle to jest od 253 złotych za dobę, co nie jest tak ze śniadaniem, to nawet bym powiedział, że to jest nisko w tym raporcie powiedzieli. No Pensjonat za to w Zakopanem to jest 500 od 502 złotych za osobę, to już jest takie wydaje mi się bliżej pierwsze no, Przy 12 osobach jedących na święta to jest nawet 253 zł za osobę, to się wydaje spory wydatek. No, no tak. No ale też nie wiem, czy, no nie jedziesz na tydzień wtedy, tylko jedziesz na 3-4 dni, nie? No, no, Że nie, nie oczywiście, wie, oczywiście ale, ale i tak jak się porówna, nie no, to, to, to są jednak ceny, te, te ośrodki, do których ja jeżdżę, y, trudno mi sobie wyobrazić te ośrodki na święta, bo na pewno będzie ta atmosfera i klimat mm -hmm. i w ogóle ludzie będą radośni, ale też... Ilość ludzi, którzy tam są, powoduje, że święta przestają być kameralne. To też jest tak, że zwłaszcza w takich pensjonatach czy w hotelach, no to raczej spędzacie czas, wszyscy gdzieś tam posiłki są w jednym miejscu. Jest jakaś restauracja, czy jest mm -hmm. jakaś taka sala, jadłodalnia, i to, i to trudno mi sobie w ogóle wyobrazić, jak w takich pensjonatach wyglądają wigilie same w sobie. Czy to wszyscy wstają, śpiewają kolędę? Pewnie jest ktoś, kto śpiewa tam, nie? Może to, to wszyscy wstają i śpiewają. Bo musi mieć interesujące doświadczenie. Nie, nawet, nie, ja też bym wstał, przecież też bym zaśpiewał. Głos no, mam w porządku. Zaś, to zaśpiewaj. Nie. No zaśpiewaj, nie. no przestań. Nie, no, nie. No, A co, no, no, to sobie. No, nie przeczytaj, nie wiem. państwu Nie jest to dzisiaj O, rany morskie. No. Cichą noc. Nosy, no, nie. Nie, nie, nie specjalnie, nie specjalnie, no, no, Ale to, to, to może być interesujące doświadczenie na pewno. W, no tak, bym... to jest ciekawe, no ale też, no bo może być też tak, że ty sobie, no bo są dwie opcje, no tam, gdzie masz żywienie, no i też, ale też możesz sobie wynająć pensjonat, gdzie po hmm. prostu ty jesteś jakby cały... Piętro na przykład zajmujesz, nie? O Jezu, no to tak. wtedy już sobie sam tam ogarniasz rzeczy. No, na wiele sposobów można to zrobić. Morze polskie ze śniadaniem. Kołbrzek to jest od 407 zł za osobę. Mm -hmm. Centrum gniaz... Gda... Gniazda. <grytania> Centrum Gdańska 426 zł za osobę. Święta nad morzem. No ok. Ci, co no mieszkają no, 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 w, w mi... Dajsku, mówią dzień jak co dzień, ale, ale dla mnie się bardziej jednak dużo, dużo bardziej z górami kojarzy. Taka atmosfera świąteczna, bo mhm, to się nie tak. wiem, wiadomo. Ale jak ktoś już chce poszaleć, to Egipt za osobę 7 dni prawie 4000, Tunezja 2,300, yy, Maroko 6,500. To jest ciekawa opcja, mhm. że lecisz sobie na tydzień na urlop w święta, tylko... Też wiesz, kurde, w czasie spakować, te prezenty pobrać. Jedzenie mhm. tam masz na miejscu. Mhm. Jest, jestem jest, ciekaw. To już jest takie całkowicie, no bo jak już jedziesz na nie, wiem, no takie all-inclusive wakacje, to już się o nic nie musisz martwić, nie? Sprzątane mhm. masz. Jedzenie masz. Nie wiem, jaka jest w Egipcie. Temperatura, ale myślę, że no nie jest najzimniej na pewno. Myślę, że... Choinki nie trzeba, bo piramidy ozdabiają bombkami. To jest też kształt odpowiedni. Myślę, że i w hotelach, które sprowadzają gości z, EU, z, no z północnej części świata, to pewnie też są choinki są wszystko i kolendy grane. No myślę, że to, mm. to ciekawe, bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia, jak wygląda taka wigilia w Egipcie nie? dla turystów. Egipt mi się kompletnie nie wydaje sensowym kierunkiem, ale pewnie też są ludzie, którzy jeżdżą. Ja też, jeżeli ktoś z Państwa miał kiedyś przyjemność pojechać na taki wyjazd, jestem też bardzo ciekaw, w jaki sposób wygląda to, to jedzenie. Czy ono jest przemyślane tak, żeby ono było świąteczne trochę? Na ile, na ile musimy się martwić? Bo jeżeli faktycznie wygląda to tak, że po prostu jedziemy z prezentami i nie musimy się martwić w ogóle o jedzenie, Wszyscy, jesteśmy zaopiekowani i zadbani. Czy są takie wyjazdy, które są specyficznie opisane jako wyjazd świąteczny dla dla całej rodziny. To może być ciekawe. Ja nie, nie sądzę, żeby ten pomysł, kiedykolwiek mnie skusił. Ale on musi mieć swoje pl plusy. To nie może być tylko tak, że masz te same święta, co zawsze, oprócz tego musisz jeszcze tylko w samolocie się przemęczyć z, z, z prezentami. A, nie, z no coś ty się tej świaszczył. Na 7 dni z całą rodziną, tak? Z wszystkimi, nie za długo dla mnie. Z, za dużo. Może to jest taki bardziej dla takich mniejszych rodzin, że tam na przykład jedziesz z Roną, albo jedziesz maksymalnie z dwójką dzieci. Bo, bo kilkanaście osób żeby się wybrało, to. To mała szansa. Musielibyście mieć wspólne plany takie bardzo... To nie, no cie, nie Ciekawe, wyobrażam sobie ja, ja nie jestem do końca w stanie sobie tego wyobrazić. Poszukam sobie jeszcze dzisiaj, nie pomyślałem o tym, że poszukajmy, może z jakiś vlog, jak wygląda Wigilia w Egipcie, nie? W, w hotelu jest to jest tak abstrakcyjnie brzmi. Tak. Ja potrafię, potrafię sobie wyobrazić wynajęcie domku w górach y, i, i się jedzie tam jakąś tam grupą osób. I mhm. y, y, jesteście w zamkniętym środowisku, są góry i są choinki, i teoretycznie przynajmniej jest śnieg. Natomiast już takie wyjazdy i, i w ogóle hotelowe, i. Pensjonatowe, a w ogóle Egipt, Tunezja i Maroko, to wydaje mi się kompletnie czarna magia, ale to wcale nie znaczy, że ja uważam, że to nie jest atrakcyjne. To może być bardzo atrakcyjne, po prostu do głowy mi nie przyszło, że można by coś takiego zorganizować, ale jakby ktoś inny miał organizować i mnie zaprosił, powiedział, płacisz za bilet, tylko pakuj dzieciaki do samolotu, lecimy i ten, To powiedziałbym, kurde, dobra propozycja. Słuchaj, to jest dobra propozycja. Wpisałem właśnie na yy, w YouTubie Wigilia Egipt. <laughs> mhm. I oni tam normalnie, jest dużo turystów, kolacja. Wygląda jak każda kolacja, okay. a na koniec tańczą dyskoteka. No, to przecież. No. <laughs> to jest doskonałe. Trzeba jechać. Trzeba jechać. Mhm. Te traworty to jest... To jest, to jest dla nas zbyt abstrakcyjna rzecz, żeby, żeby wakacje, żeby Wigilię w Egipcie spędzać, ale może trzeba się przekonać. Ale bardziej przyziemna jest to, że Steam odpalił podsumowanie roku dla graczy. Mhm. Jak najbardziej. Niestety nie podają ilości godzin spędzonych w grach na Steamie. Mhm. To co prawda. jest problematyczne. Gracze też narzekają na to, że mają trochę sfałszowanych danych, ale może być to związane z tym, że to podsumowanie nie bierze pod uwagę grania w gry w trybie offline. Okej. Okay. Mhm. Więc Rozumiem. jak ktoś dużo tam się krył, to nie. Ile miałeś remigiuszu, ile gier grałeś na Steamie? Już ci raportuję, bo miałem, mhm. akurat mam to. To ja byłem szybę. Już ci mówię. 29 Dwa, rozegranych gier, wśród nich 22 były zupełnie nowe, czyli takie, do których nie siadałem wcześniej. Mało, prawda? No, ja mam 137 gier, mm. w tym 99 nowych. No, no to ty jesteś, ty, ty jesteś. Ty eksplorujesz, powiedziałbym, znacznie to szerzej prawda. niż ja. Ja to mam jednak skłonność, żeby się przywiązywać do jakichś tytułów i spędzać przy nich długie godziny. Powiedziałbym, że nawet te 22 nowe gry, to i tak jest sporo, jeżeli o mnie chodzi. Ja wiesz, bo to też musimy brać pod uwagę, że to jest Steam. Ja jednak mhm. kilka premier było na Epiku, tylko i wyłącznie one tu są nieuzględnione w ogóle. Trochę pograłem na PlayStation, siłą rzeczy. Sporo pograłem Nie no, także no, w Game pasie. przyznałeś się ostatnio, że dwie gry grałeś w PlayStation. No dobrze. To... Fantazy i spider Dermy. Wspominam o PlayStation po to, żeby jasno podkreślić, że no Steam jest jakby ograniczony. To jest jeden z przykładów. Game Pass jest dużo lepszym przykładem. Sporo czasu mm -hmm. pograłem, w, w, zwłaszcza Starfing w takich mniejszych D. gierkach na Game Passie. No, no bo tak. one tam były w ramach abonamentu. Więc Steam tego nie uwzględni. Ale tak, 22 nowe gry. Ty byłeś, no, ty masz Steam Deck'a, to ty, ty miałeś powód, żeby, żeby grać dużo mm -hmm. na Steamie. I na Steam Decku, proszę Państwa, odpaliłem 70 gier. No. I to było y, 16% całego grania mojego w ogóle na Steamie, to było na Steam Decku, więc, ale też grą, która była u mnie najpopularniejsza, to był Baldur's Gate, no mm. i w nią nie da się praktycznie grać na Steam Decku, no, w szczególności trzeci akt, który jest w ogóle niegrywalny, okay. ja próbowałem coś tam w pierwszym, ale komfort jest bardzo niski, to jest jednak gra bardzo, bardzo mocno na, na duży ekran i na trochę mocniejszy, mocniejszy sprzęt. A mm. sprawdziłeś sobie Remigiuszu, jakie było pięć twoich najpopularniejszych gier w tym roku mm. na, Oczywiście, na że na tak. Ty jakby od, od razu na pierwszy rzut oka widać, mm. że Baldur's Gate 3, a, sprawdzałeś jaki masz procent w ogóle czasu spędzonego? Bo tam jest, to jest mm. właśnie nie rozpisane, jest na godzinę, ale jest wskazany procent. Tak. To, jest ile... to, jest, to jest fatalne, że oni nie podali w ogóle tego, ile godzin grałeś, znaczy, mm. mogę sobie, wiesz, nie ma, nie ma problemu, bo mogę sobie to w jakiś tam sposób obliczyć, znaczy prosty. Wiem, że Baldura grałem, chociaż nie, Baldura nie grałem tylko w tym roku. Hmm. Mm. Ale w Redfalla grałem tylko w tym roku. Znaczy, mogę sobie tam zacząć przeliczać, no ale mogliby podać ile godzin. No to jest takie, mm. że ten, ten, ym, to podsumowanie z PlayStation pokazuje tą, t, 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 tą cyferkę i jest super. W Baldura mm. to miałem 37%. Ja miałem, zgadnij, ile ja miałem procent. 50. 60%. 60%. No. No, no I to jest podobnie unii na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest Everspace i tylko 7%, więc zobacz, jaki był rozstrzyg, ja czasu w tym baldurze spędziłem. No bardzo My, dużo. Ja na drugim no. miejscu mam PUBG, ale też mam 7% i głównie grałem w styczniu. No bo potem w lutym, jeszcze w marcu resztki, i potem już praktycznie przestałem. W sierpniu, w październiku wróciłem na jakieś parę godzin. Co masz na trzecim I... miejscu? Star Wars Jedi Survivor. No bo to, żeśmy to ja o tym opowiadałem, to przede wszystkim to y -hmm. na potrzebę takiej naszej recenzji wstępnej i tak strasznie się wymęczyłem, bo ty, ty grałeś to na, na PlayStation. I tak, więc, na Play -G -G no, więc Jakby zakładam, że tam optymalizacja była na odrobinę wyższym poziomie, bo to na PC to była męczarnia na początku. Natomiast moje czwarte miejsce... O, czekaj, to jest też... ja tu jeszcze moje trzecie. No, okay. przepraszam, przepraszam. Ja przepraszam. na trzecim miejscu, Remigiuszu. To jest 6% mojej całej rozgrywki. Mam Red No <grystanie> to u mnie Red jest na czwartym miejscu. No, no to widzisz, tak, bo... no. tak krytykowaliśmy, a jednak człowiek gra, no. Nie no, jadziesz. ale to też też na potrzeby materiału, który żeśmy robili. Zresztą to, to była taka premiera, która jakościowo może nie była specjalnie dobra, natomiast ona była ważna ze względu na to, co Microsoft, że to Microsoft wypuszcza, że to mhm. był jakby po tych przejęciach jeden z takich pierwszych ekskluzywów, który no cóż, no nie potoczyło się to nie myśli Microsoftu. No. A ja na czwartym miejscu mam Session. To jest tradycyjnie, też dużo gram w Session na PlayStation. Więc mm -hmm. session, czyli deskorolka wirtualna. Tak jest. Piąte miejsce Remigiusz. U mnie na piątym miejscu jest Marvel Snap, czyli o. ten Snap, który jest ogrywany na Steamie. Natomiast gdybym miał się zastanowić, to prawdopodobnie to jest gra, przy której spędziłem najwięcej czasu w 2023 roku. Tylko, że gram to mobilnie i to już nie kwalifikuje się do, mhm. do żadnych obliczeń. Trochę szkoda, że nie można sobie tego zrobić, ale to nie ma takiego systemu, który by to obliczył dokładnie. Więc, no, no więc do tak, W stawce masz godziny, masz licznik wewnątrz, ile godzin, ile godzin przegrałeś. Ja hmm. na piątym miejscu mam Dead Space'a i zaraz państwu powiem tutaj, bo to w sumie dobry, dobry moment, żeby powiedzieć państwu, ile ja grałem w tego. Eee, Boże, w tego. W eee, czego? A. A, to sobie sprawdź. A ja nie wiem, ja nie mam na Steamie Dead Space'a. To znaczy, że ja go ogrywałem na innej platformie, czy. ja Nie, nie przypominam sobie na czym ja, ja grałem. Nie wiem, ogryłem. może na konsoli ogrywałeś. Trudno mi powiedzieć, a może, może, może go grałem bezpośrednio z tego sklepu Electronic Arts. Poza. Może, jest poza to Steamem, Jest nie? to możliwe. Ale. Wiesz, jaki mam czas totalny w Hearthstonie, w ustawce? Jaki masz? 2500 godzin. No to jest to. Jest ja bym pewnie bym grał, tylko mi córka zabrała tableta. To jest. Pierwszy mój problem. Yy, yy, druga sprawa, mam jednak takie poczucie, że sesje w Hearthstone'ie są trochę za długie, nawet w tej ustawce, bo mhm. to jednak jest 30 minut, nie? 20. Ty już masz ten minut. attention span tiktokowca, to już za długie. No, nie, po prostu nie siedzę tak długo w toalecie, żeby mi starczyło na jedną sesję. To jest pierwszy <grym> <grym> podstawowy problem. Nie, ja to bardzo często, to jest taka gra, gdzie ja na przykład siedzę sobie, słucham jakiegoś podcastu, robię notatki z czegoś no i tutaj wiesz, chwilę mhm. rozegram swoją partię i wracam do do pracy. No, muszę przyznać, że jestem trochę zawiedziony tym, tym, że nie ma tych godzinowych informacji, bo przecież, kurde, no mają te dane. Nie wiem, czemu no, tego no. w ogóle nie. No, uznali, że to nie będzie istotne z jakiegoś powodu. No, balichon, już nie będzie. Ale cyberpunka ty nie miałeś? czy masz Ja też na, mam, gogu, na gogu mam cyberpunkę. Na gogu masz. Z rzeczy ciekawych, które mhm. jeszcze są w tych, i ty, i ty pewnie też masz swoje, bo jest, taki, jest taka, taka pajęczyna, mhm. rozkład gier, które, które najczęściej były grane, to oczywiście wynika pewnie z tego, że no na Steamie grałem tylko w określoną liczbę gier, ale mhm. najpopularniejszym gatunkiem u mnie to był kosmos. Jakby naj, najwięcej mam tam ten wykres najbardziej jest przesunięty w tę stronę. Kosmos? Co ciekawe. Ja nie Kosmos, mam w no? ogóle czegoś takiego jak Kosmos. Ja mam Cyberpunk, roguelike, akcji sportowe, bo każdy ma trochę inaczej kto tak, 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 co tak. grał. Ja mam najwięcej survival. No bo Sons of the Forest jeszcze wyszło, no to grałem w to sporo. No, a ja powiem ci, jaki ja mam. Ja mam w mhm. takiej kolejności. Kosmos jest najbardziej u mnie popularny, karciany bitewniak to jest na no drugim miejscu. Marvel's, no. na, na trzecim miejscu jest tajemnicze. Co? Nie wiem, co tam. to może być bardzo skomplikowane, mogą być gry tajemnicze. Ale to jest tak, to powinieneś powiedzieć i powiedziałbym państwu, co to była za gra, ale niech to pozostanie tajemnicą. Tak, być może. Na kolejnym miejscu u mnie jest pixelowa grafika, co jest też dla mnie zaskoczeniem, bo ja fanem nie jestem. Niestety jest bardzo dużo dobrych gier pixelowych, więc muszę się godzić na to, że grafika. Ale w dredge nie grałeś? I w, a, znaczy, Drecz to nie jest pixelowa, ale Dave nie. Diver, Diver. dużo czasu nie dajono. jest chyba pixelar pixel No i też mam bardzo wysoko są likei no jest mm. dla mnie niespodzianką, bo nie mogę sobie przypomnieć żadnego souls like poza Eden Ringiem, ale, ale okej, okay, no jak mam, jak mam tak, to będę, się, będę celebrował ten fakt. Steam wie lepiej. Ja mam Survival na pierwszym, na drugim mam Sportowe. Stawiam, mhm. że to jednak jest Session. Potem mam e, Cyberpunk'a. Wyścigowe. No, trochę gram w gry wyścigowe. Rogue-like akcji. Mhm. Nie wiem. Ale nam się I rozbiegły łamigówki gatunki plat platformowe. No to tak. No na przykład ta American Arcadia taka była czy Juson. Tak, to się zgadza. No dobrze, panie Borysie. Kto czy żeśmy... Juson, Czy nie, no mam na Steamie, tak, mam na Steamie. Czy my żeśmy już opowiedzieli państwu wszystkie nasze historie? Opowiedzieliśmy, co? proszę państwa. Dzisiaj taki Tak, też mam takie poczucie, że było. No, więc zostawiamy państwa tutaj w takiej luźnej um, Luźnej, świątecznej atmosfery. Atmosferę. atmosferę. <głos> <głos> Atmosferze. i no, ty też jesteś i... podmęczony już trochę, nie? Ja w jestem tym, tym rokiem ekstremalnie zmęczony. No to nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Może jak kończyłem film, to może miałem. To jestem taki, że z niecierpliwieniem czekam na. No, aż już, 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 już w piątek nagrywamy ostatni podcast, taki z gościem. Już to zmontuję, wrzucę, żeby wszystko było już ustawione, i, i widzimy się za trzy tygodnie. No, I będziemy prawie... mieli dla państwa niespodziankę w ogóle. Po ja ja... latach wróci niespodzianka. No to, to nie będę zdradzał tej niespodzianki. Nie, nie, Natomiast nie, nie muszę to. powiedzieć, że już w ogóle moja żona, bo też muszę, jako że dużo czasu tu spędzam, też musiałem mojej żonie powiedzieć: OK, w środę ostatni jest. Podcast kompletnie wyleciał mi, że w piątek jeszcze nagrywamy. Piątek. Ja nie wiem, jak ja to. Może, może po, po, poproszę teściową, żeby odwróciła uwagę mojej żony <śmiech> <śmiech> na, na ten czas, kiedy ja tutaj przyjdę <laughs> i z narodzakiem będziemy rozmawiali o tak, serialu. Tak. O serię. Yy, bardzo fajnie się zapowiada. Zapł Dziękujemy yy, bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy Wam. Bawcie się tam dobrze, miło spędzajcie czas, odpoczywajcie, zagrajcie sobie, bo to dużo było ciekawych gier w tym roku. Zagrajcie sobie w coś ciekawego, albo nie grajcie, tylko poczytajcie. Nie, wiem, coś tam sobie poróbcie, poodpoczywajcie, jak chcecie. A my, my, yy, dopiero podcast będzie za tydzień no po święty. Tak. Ja myślałem, że do świąt się z domu nie rusza, ale żeś mnie w taką fobię, taką fobię, żeś mi za, zaszczepił teraz, że jutro idę jakiś prezent kupić jeszcze ja dodatkowy. Ja Cię ratuję, Remigiuszu. Ja cię ratuję. Tylko tyle. Ajajajajaj. No dobrze. Ty nie powinieneś dobrze. tutaj tylko powiedzieć Borys. Dzięki, bo wiem jak to się może skończyć. <laughs> no dobrze, e dobrze. Trzymajcie się. I papa, mm papa. -hmm. I, pa, 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 pa. I widziałem pa, pa, się. Do jedno. zobaczenia. Pa, pa.